Santorini przylecieliśmy wcześnie rano, dlatego mieliśmy czas, aby zobaczyć miejscowość Kerta Rados, którą bardzo polecamy ze względu na to, że nie było ani jednego turysty, a mimo to jest bardzo pięknie. Fajne, kręte uliczki, które dają klimat typowo grecki. Można tam chodzić i chodzić. W tej miejscowości wypożyczyliśmy quada, który przez 3 dni towarzyszył nam przy objeździe całej wyspy. Uważam, że to był bardzo dobry wybór. Na początku chcieliśmy wypożyczyć skuter, ale przez to, że nie mieliśmy prawa jazdy, to pan nam nie wypożyczył. Chociaż na internecie czytaliśmy różne opinie. Niektórym wypożyczają bez sprawdzania dokumentów, niektórym nie. No, nam się nie udało, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasz pierwszy cel podróży to czarna plaża. Ruszamy! Jesteśmy na Santorini. Czekaliśmy, zobaczycie, wygląda czarna plaża. Jest czarna? Jest czarna. Aha, to są wszystko już pozamykane, bez pozasylwanym. Mam parasolki schowane. No jest czarny piasek. Zobaczymy, czy ten piasek to jest taki brudzący, czy... Taki żwirek po prostu czarny. Parasolki, jak widać, już pościągane. Sezon już według mnie zakończony. Muszelek na plaży nie ma, a woda ciepła czy zimna? Ale panie, te kamyczki hałasują, bo to są takie wieńce, takie duże klocze. Tak, te fale jej niosą takie try, takie coś. Uuu, ciepła ta woda. Albo mi się wydaje, ale naprawdę. Co mogę powiedzieć o czarnej plaży? Spoko było zobaczyć. Może też jak było, wiecie, lato, upał i tak dalej, też by było inaczej. Ale... szału nie ma. Z czarnej plaży wybraliśmy się do latarni morskiej Akrotiri. Przy latarni morskiej. Kolejna rzecz, którą trzeba zobaczyć na Santorini. Myślę, że taka bez szału, co? No bez szału. Bez szału. Latarnia zamknięta. No, ale tam nie można wejść za ten płot. Prawda. O, więc poza tym, że ustajesz sobie na skalę, możesz sobie fotę trzasnąć na tle wody. Nie ma tu nic. Parking przy latarni wygląda następująco. Nie ma gdzie parkować, praktycznie na 5 samochodów reszta staje tak tutaj. No, maks może 10 się zmieści. To jest cute. No, latarnia morska nas nie zachwyciła, a więc ruszamy dalej. Przed nami czerwona plaża. Ja mam stres, jak to w takim stronie zboczu. Muszę się trzymać. O, jakieś chmury niebezpieczne się zbierają nad nami. A teraz tak słońce daje. O, wiesz, o co mi chodzi? Że takie płoty z kamieni jakby są. A co z tym chodzi? No, ciężko powiedzieć. O! Może tak widać, to jest czerwone.
ale żeby zaraz czerwona plaża, to chyba kogoś trochę poniosę. A ta woda cieplejsza niż na czarnej plaży? No i mokry but. Super. I brudny, i mokry. Mam dość. Czerwoną plażę, czyli tą, albo tą poprzednią czarną, tą wolę tą czarną. Tam taki fajny był piaseczek. Może by był suchy ten piasek, też by to inaczej wyglądało. Ale cały mokrzy. Jesteśmy właśnie w El Greco na Santorini. Zamówiłam sobie w końcu liście winogron. Zobaczymy, mam nadzieję, że jest dobre. Próbujemy ciacha. Próbuj pierwszy. Troszeczkę. Już próbuję, ale twarde. Jak? Słodka jak miód? Kupiłbym drugi raz. Kupiłbyś drugi raz? O! Właśnie dostaliśmy jedzonko. Wielka sałatka. El Greco. Cezar. A to są właśnie te liście winogron. Mam nadzieję, że dobre, bo się nastawiałam, że to jest coś fajnego. Pachnie jak ogórek kiszony. Ani dobre, ani niedobre, ale warto spróbować. Hello, wybieramy się dzisiaj do Oja. Najbardziej turystycznego miasta w Santorini. I no właśnie, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście warto, bo wczoraj byliśmy na czarnej plaży, białej plaży, czerwonej plaży i tak na razie jesteśmy, wiecie. Niby spoko, ale czy do tego wszystkiego warto, no ale... Najważniejsze jest to właśnie ta stolica Santorini, więc zobaczymy. Nie było Oja, to jest punkt, który każdy musi zahaczyć, będąc w Santorini. No, dlatego idziemy zobaczyć. Damy relację. Do zobaczyska. Dojechaliśmy do Oja. Właśnie jeszcze chyba nie jesteśmy od tej strony, gdzie jest pełno tych niebieskich kopuł. Tylko po prostu trzymaliśmy się kładem i wysiedliśmy w pierwszym lepszym miejscu. Zobaczcie jak fajnie. Możemy pochwalić, że idę sobie takimi uliczkami, właśnie tu można chyba chodzić, jak między właśnie różymi kotelami i tak dalej. No przecież to jest privat, nie można. Idę.
Jednym z minusów na Santorini jest to, że jak chcecie zobaczyć spoko widok i właśnie są schodki w dół, jakieś białe, ładne, to to zazwyczaj jest privat i cię wyganiają, no bo jeśli mieszkasz w tym hotelu, to okej, okay, a hotel, wiecie, 15 metrów niżej po schodach, a jak nie, no to sorry, ale nie wolno, więc trochę lipa. Jesteśmy w Pelikanos. Niestety, jeśli jesteście od dwójkę, to macie tylko podwójny stolik, a nie poczwórny, jak przy barierkach. Ja widzę. Zamówiłam sobie orange pie i pie z cappuccino. A dalej zamówię sobie chocolate cheesecake z karamelizowanymi truskawkami, tak? Tak. Zobaczymy. Robię test smaku. Orange cheese. Nie, orange cheese? Orange pie po prostu. Czyli jak w całości, to jest bardzo pyszne. Takie orzeźwiające, więc 110 na 10. I to 10 na 10. Pasem? Też dajesz 10 na 10? 10. Pyszne. Tak, od innej strony. No w sumie całe Santorini to takie wąskie uliczki. Biała farba. Jo, ale strasznie mało śmietników. Że aż te śmieci albo wyrzucają ludzie gdzieś po kątach, albo nasze części są tak, jak my nosimy. Za mną pustości zamków Oje. Hello, byliśmy rano tu w mieście Oyo, czy tam wioska to jest nawet, ale powiedzmy, że miasto. I byliśmy rano i teraz przyjechaliśmy specjalnie na zachód słońca, który jest uznawany, że must have do zobaczenia zachodu słońca w Oyo na Santorini. I jest naprawdę full ludzi. Zachód słońca na Santorini. Wszyscy nagrywają. Nie ma słońca, było i nie ma. Ale gorąca woda, to zaraz nagle jest inne usta. Na wodę? Troszeczkę. Chyba mam hipotermię.
Raz, dwa. Raz, dwa. Dawaj. Wcześniej stałam sobie tak jak Daniel i mówiłam, ja sobie popływam. Płynęłam w tą stronę, płynęłam. I chciałam się zatrzymać, odwrócić, jak poszłam jak boja pod wodę. Masakra, to jest ponad 2,20 w tym miejscu. Się zdziwiłam, aż napiłam wody. Hello. Właśnie śmigamy na tur łodzią do wulkanu i na gorące źródło na Santorini. Wyjazd ze starego portu w Tirze. W Tirze i około 3 godzin to wszystko trwa. Zastanawiamy się, czy iść na wulkan, bo średnio nam się chce. Raczej nie pójdziemy, ale zobaczyć, zobaczymy z daleka, chociaż najbardziej nam zależy na tych gorących źródłach. Właśnie zmierzamy do starego portu w Firze i wybaczę tę osobę, której musimy zejść aż na sam dół. Można też wypożyczyć osiołka albo wjechać kolejką linową, ale osiołków na pewno nie chcemy, w dół idziemy pieszo, a w górę raczej kolejką. Powoli czuć, że w pobliżu są osiołki, bo czuć i nawet widać. Stawiałem ślady. Można tutaj sobie pojechać na osiołku. A przecież to szkoda tego osiołka. A z tego co widzę, to większość turystów idzie pieszo. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia zaoszczędzenia. Thank you. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia zaoszczędzenia. Po prostu ludzie nie chcą męczyć zwierzaków. Można pogłaskać osiołka? Don't touch. Jak chcę mogę dotykać, ale cię dotknę. No to jesteś biedny. Misiu. Ja wszystkie chyba popłaszczę, które stoją. Ciebie też, ale to muszę uważać, bo to jest mina. No co, lubisz, że cię głaskają po główce, czy nie lubisz? A po uszku? Biedny, zobacz, jakie tam nosiłek jest smutne. Nie smuć się, Bisiu, Bidusiu. Muszę wszystkie pogłaskać. Powiem wam, że strasznie mi było szkoda tych osiołków. Zwłaszcza, że one tam stoją od rana do zachodu słońca. Bez żadnej wody, bez niczego. Też niestety, tak jak widzicie, było dużo chętnych na te osiołki, chociaż wcześniej myślałam, że nie. Więc szkoda mi tych osiołków, bo jak chodziły po tych schodach, to czasami im te kopyta się jakby ślizgały, bo stawały na samej krawędzi. Udało się dotrzeć. Najpierw pobiegliśmy gdzieś tam daleko, na inne promy i mówimy, kurczę, to nie ta nazwa. Zapytamy gościa, wiesz oczywiście gdzie? Z całkiem drugiej strony. Jak zwykle, zawsze tak jest. Pójdzie ci w jedną stronę, to wychodzi, że trzeba... No ale to jest po drugiej stronie. No ale zdążyliśmy gdzieś za 4 minuty drugie, a to miało być o drugiej. Najlepiej przyjść z 15 minut przed odpłynięciem. I co? Nie czekamy, bo i tak jest spóźniony chwilę, więc git. Ale był stres, bo te schody normalnie nie miały końca. Thank you.
Właśnie pływałeś sobie w wodzie, tu gdzie jest bardziej brunatna, to są jakieś już gorące źródło, że jest dużo cieplejsze, ale głęboka na 20 metrów. A tam delikatnie zjedzie się różni. Tam jest zimno, a to właśnie cieplejsze się robi. O, widać, że nawet taka poświata jest inna. No. I gdyby nie to, że były makarony, o, to mnie wskoczyło, bo 20 metrów to od razu się cykam. A z makaronem szalałam. Jak cię pływało w gorących źródłach? Te gorące źródła były zimne. Ale w tym miejscach, gdzie było gorące źródło, było ciepłe. Bo było tak, że zimne, nagle jakieś ciepły prąd i w tym ciepłym prądzie było ciepło. Czy skała, która się pierwsza woda była, tak to... No, trzeba było trafić. No nie, spoko. Nie, trochę inaczej sobie to wyobrażam. Aż będzie okrągłe, coś jak morskie oko. No nie, to będzie ciepło, tam wejść, a nie, że pierwsza informacja 20 metrów, to nie ma pływać, jak chyba nikt nie płynie. I tak dalej. No. Ale jak z tym makaronem to widziałeś? Szalałam. Się przygotowaliśmy na chodzenie po wulkanie. Fest. Japonkę. No ale... My myśleliśmy, że w ogóle to nie będziemy szli, no. Ale być na Santorini nie jeśli mówimy, dobra. Idziemy. Niestety kostka była tylko na moment. Idziemy dalej. No, taka sucha trawa. Czasem widać jakieś jaszczurki. A reszta to samo żurze i kamień. To widać, jakie jest całe żółte od tej siarki, bo to chyba też wydobywa się stąd. Idę, może poleci. To jest ten krater. Tam chyba są sejsmografy i tak dalej. 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystko jest sprawdzane. Czy jest bezpiecznie na wyspie. Spoko, ciekawostka, że jak wybuchł właśnie wulkan, to powstała taki duży popiół na 300 tysięcy kilometrów kwadratowych i nie przechodził żadne promienie słoneczne. Masakra. Całkowicie. Ojenne, rzeczywiście. Wracamy na naszą łódkę i do Fira. Co, i wracamy z naszego rejsu po wulkanie. Po wulkanie. Jak było? Spoko? Spoko, polecamy. Nawet w Japonkach da radę. No i tak naprawdę jak jedziecie łodzią, nie chcecie chodzić po wulkanie, to nawet nie ma co robić, jedynie siedzieć na łodzi, bo od razu są bramki, żeby od razu trzeba płacić z biletem, więc za 5 euro raczej się opłaca. Być na Santorini, być w wulkanie. My na początku tak mieliśmy zamiar, ale... Siarki się nawdychać. No nie wolno, bo było toksyczne i szybko przejść. No ale jak wracaliśmy, to mocno się dymiło. Jak się w pierwszą stronę, to prawie wcale. Przedstawia się cennik wraz z kolejką na górę. Wchodzimy po wjeździe kolejką, która wjazd trwał może minutę. I ciekawostka o ilości schodów, żeby dojść do starego portu z Firy, jest ponad 600 stopni.
więc kawałek trzeba przejść. Ostatnio był zachód słońca w Oja, a teraz zachód słońca w Firze. Patrzcie, jaki mam widoczek na miasto. Idę przez miasto. O, a tu osiołki skończyły swój wakt i idą w końcu odpocząć. Biedny, patrz, 600 schodów mają i tak wożą ludzi stąd do góry na dół, do góry na dół. Masakra. A jakoś poidła żadnego z wodą tam nie widziałam. Girosik, a to jakaś rybeczka, ale grajko czy coś takiego. Patrzcie, jak mamy ładny zachód słońca z tej restauracji. Co, Fira też jest ładna o zachodzie słońca. Tu jest prawie że pusto, wszyscy chyba do Oja poruszyli.